na co dzień, to bym powiedziała, że raczej to biurko go ciągnie, tak, i ten komputer. Aczkolwiek jest bardzo, bardzo wyrozumiały, bardzo wyrozumiały, w ogóle mało wymagający. To jest człowiek, który mało wymaga. Jadamy raczej prosto, biały ser. Często jadamy owsiankę, chleb, czarny chleb teraz jadamy z innych powodów zdrowotnych. W każdym razie czasami posługujemy się jajecznicą, jeżeli chodzi o wystawność stołu. W każdym razie nie są to rzeczy wyszukane. Jak rano się goli, patrzy w lustro i sprawdza, czy jest tym samym człowiekiem, czy też się nieco zmienił. Ja jeżdżę z reguły do pracy autobusem. To wynika z tego, że po zawale, który miałem 20 kilka lat temu, zalecono mi spacery i lekarz powiedział, że dobrze byłoby, gdybym nie zażywał stresu za kierownicą. Dlatego posługuję się środkami miejskiej komunikacji, głównie autobusami. To jest rzecz, od której człowiek nie może uciec. Po prostu człowiek od razu widzi, czy to jest linia wysokiego napięcia, czy to jest niskie napięcie, czy też bardzo niskie napięcie zasilane na przykład z transformatorów o bardzo małym napięciu wtórnym. Pamiętam, kiedyś odbyło się zebranie. Profesor Jezierski i szereg innych osób przedstawiało swoją specjalność naszemu gronu studenckiemu. I kiedy padło pytanie dziekana, czy będą jakieś zapytania szczegółowe, ja wstałem, podniosłem rękę i zapytałem profesora Jezierskiego, czy mógłby w krótkich słowach powiedzieć, jaki jest zakres programu transformatorów na studiach właśnie w jego jednostce. A profesor powiedział, ponieważ kolega Zakrzewski wybiera się na naszą specjalność, to odpowiem mu wprost. Program jest bardzo ciekawy, interesujący, jest znacznie więcej godzin niż na innych uczelniach. I ja już nie miałem wyjścia, musiałem na tę specjalność się zapisać. Otóż przyjmujemy taką zasadę, że jeżeli prąd wzbudzający płynie jako prąd magnesujący od zacisku I do zacisku K, a prędkość obrotowa maszyny N jest taka sama, jak to wynika z ruchu wskazówek zegara, czyli obraca się w prawo, przy czym patrzymy na maszynę od strony przeciwnej do komutatora, czyli od strony wału napędowego, to wtedy na szczotce A pojawia się plus, na szczotce B pojawia się minus. Kiedy byliśmy na etapie dorożek i karet, to pierwsze samochody, pierwsze próby, to właśnie były w czasach Forda, kiedy zaczęto budować pierwsze samochody elektryczne na zasadzie silników prądu stałego zasilanych z baterii, bo baterie galwaniczne były znane już od wielu, wielu lat, począwszy od czasów Volta do XVIII wieku. A później jednak lobby paliwowe, że tak powiem, sprawiło, że przeszliśmy na zasilanie, że tak powiem, napędów silnikami spalinowymi. Ma wiele ciekawych zarówno spostrzeżeń życiowych, ale powiedzeń, jak również, co bardzo sobie cenię, że ze wszystkich naszych uroczystości, które organizujemy w Instytucie, również spotkania wigilijne, odnosi się do Starego i Nowego Testamentu, pięknie recytując wiele fragmentów chociażby z Ewangelii.
kiedy wracam późno, na przykład po Radzie Wydziału, po posiedzeniu Rady Wydziału, człowiek ma głowę nasyconą różnymi trudnymi sprawami, to dobrze jest tak przez kilkanaście minut posiedzieć sobie spokojnie w autobusie i odetchnąć. Bardzo utkwił nam w pamięci wyjazd do Rzymu w 2000 roku, kiedy była tak zwana narodowa pielgrzymka polska do Rzymu. Jeszcze wtedy żył Ojciec Święty Jan Paweł II. Był to rok 2000. I ciekawa sprawa, zachował się u nas album w domu ze zdjęciami z tej pielgrzymki i na jednym z tych zdjęć znajdujemy się razem z żoną, co stanowi dla nas piękną pamiątkę z tego pobytu w Rzymie. Doktorat honoris causa to jest najwyższe utytułowanie akademickie, najwyższa godność akademicka, którą może uzyskać osoba. W moim przypadku można powiedzieć, że jest to podkreślenie, jak gdyby ukoronowanie mojej 33-letniej współpracy między Politechniką Opolską i Politechniką Łódzką, a tak naprawdę jest to unia personalna pomiędzy Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki Politechniki Opolskiej i moją skromną osobą.